Witajcie obywatele Onion Republic, dzisiaj pokażę Wam inwestycję w spółkę, z której sam korzystam, z usług tej spółki korzystam samemu. Powinniśmy tak robić tak? Jeśli korzystamy z iPhone'ów, no to powinniśmy też mieć akcje Apple. Jeśli korzystamy z Microsoft'u, mamy w sensie Windows'a albo Xbox'a, no to kupmy, kupmy również akcje Microsoft'u. Ja mam przecież kamery Sony i będę posiadał akcje Sony. Więc moi drodzy, tak powinniśmy robić. Jako el Presidente, dzisiaj dam wam przykład w e, jaką spółkę ja tutaj zainwestuję 500 zł w tym tygodniu inwestuję 500 plus. Zapraszam do oglądania. Była łokieć inflacja w nosiku twoja ręka od nowych podatków dupa pęka. To nie tropiko. A polskie tanz makabra. Do bilion długu abracadabra. 2 miliardy telewizja ukrskiego fiesta. więcej gazu przebijemy kania Westa. Prezydencie. Czy to będzie prezydent Time for Massage Incorporation albo Marokan Toboko Corporate Limited? Nie, moi drodzy. To będzie Palantir Technologies. To jest spółka, która zajmuje się gromadzeniem, agregacją i katalogowaniem różnych danych, baz danych, śpiegostwem, walką z terroryzmem na usługach Stanów Zjednoczonych, współfinansowanie z CIA i tego typu tematy, więc to jest właśnie spółka, z której korzystam, bo my sobie, pomyślałem sobie a może bym poszpiegował własnych obywateli Onion Republic, teraz wiem o Was wszystko, bo korzystam właśnie z, <grywki> ze spółki Palantir Technologies. No dobra, ale tak na poważnie spółka może być ciekawa w przyszłości, ponieważ czy chcemy tego, czy nie chcemy, nasze dane są zbierane, pomimo tego, że zaznaczamy, że nie chcemy, że dane były wysyłane anonimowo, no to mają dostęp do naprawdę zaawansowanej technologii i od 16 lat się rozwijają, nie mają zysków wykazywanych i cały czas lecą na stracie i cały czas ta spółka jest, moi drodzy, no to jest niesamowite, bo dziś miałem w statystykach, gdzie to jest, Zysk netto, jak widzicie, od tutaj macie 2020 cały czas na minusie. Powiedziałem jeszcze, wcześniejsze lata cały czas na minusie. Zatrudnienie jest 2,5 tysiąca. Wszyscy powiedzieli, no jak, jeśli to przy zysku nie generują, no to jak po co kupować takie coś? A po co kupować Ubera, który, który od lat um, um, się skaluje, rozwija i cały czas jedzie, jedzie na stracie przez lata. Takie zombies companies um, bardzo dobrze performują, moi drodzy, w takiej hoście. To jest właśnie niesamowite. I kapitalizacja rynkowa 55 miliardów dolarów. Ja tutaj inwestuję 500 zł w tym przed otwarciem rynku, bo widzicie, rynek jest teraz zamknięty. No dobra, ale dowiedzmy się może, czym oni się zajmują. Taka migawka, bo mi się to bardzo najbardziej mi się to podoba to jest taka wow. could be So as the team watches closely with partner nations, a new alert comes in from Japanese intelligence. The Chinese Luyang destroyer has gone dark and isn't showing up on intelligence feeds. The ship had previously been docked in a southern naval base, but AI models detect that it's now missing. Gotham fuses data from multiple sources to project likely paths for the Luyang. The most dangerous routes head east, towards both the military exercise and the mounting tensions outside the Taiwanese port. The analyst identifies a key fork to monitor between the routes. To collect more imagery, machine learning models built by academic and commercial partners run on data across all domains. The models determine that satellite coverage alone is not enough to find the ship. Based on what is capable and ready, the system recommends a few alternatives. The best option is an aircraft from Okinawa. Before finalizing the selection, analysts deploy the latest micro models. Trained to avoid incoming threats, identify military equipment, and detect military ships. The unmanned aircraft receives its mission and prepares for takeoff. Time is ticking, and they need to find the ship quickly. As the aircraft departs, video streams back to headquarters in real time. A ship identification model detects the dimensions, speed, and weapon system of the destroyer headed north. An analyst back in the operations center verifies the detection, which confirms the Lu Yang is on the most dangerous path and is only a few hours away from the potential blockade. The commander is briefed on the fast developing situation and examines several human and machine generated courses of action that have been jointly tested and developed in past exercises and simulations. The first option involves sending reinforcements to a nearby base, which may take too long. Dobra, jak widzicie, to jest właśnie migawka z firmy Palantir, chwalącej się swoją technologią i jak to właśnie wygląda w ich systemach typu GOTAM, bo to jest jeden z produktów GOTAM, który właśnie gromadzi różne dane i wypluwa rezultaty. W drugim jest jeszcze Foundry z rozwiązywaniem różnych problemów różnych spółek. Tutaj bym powiedział taka ewaluacja albo na przykład jak robi Ernst Young, badania na, na księgach finansowych i tak dalej, to oni mogą też pomagać i usprawniać procesy w firmie, digitalizować. Eee, tak to właśnie wygląda. To są dwa główne produkty, które, dwie kluczowe platformy, z których korzysta właśnie Palantir. Właśnie to jest Palantir Gotham. Jest do identyfikowania wzorców w, w zbiorach danych. Obejmuje takie funkcje jak Graph, czyli interfejs umożliwiający użytkownikom poruszanie się i wizualizację w zbiorze danych. Druga funkcja to AVA, AVA, czyli system sztucznej inteligencji, który skanuje bazy danych w poszukiwaniu wzorców, połączeń i schematów. Czyli totalnie, absolutnie nie wiemy o co chodzi, ale chodzi o to, żeby właśnie wykorzystywać głębokie big data, tą właśnie informację i tę informację przekuwać w kolejne konkretne rozwiązania. Tak jak tutaj widzieliście, akurat zajawka była na militarne rzeczy, na usługi różnych tutaj krajów. Czyli w szczególności usługi na kontrakcie z, z organami publicznymi, w militarnymi w Stanach Zjednoczonych, to jest podstawa CIA i inne, właśnie inne jeszcze instytucje. No to tak samo połowa jeszcze przychodów Palantir pochodzi z sektora prywatnego. Podobną spółką w Polsce jest DataWalk, czyli też zbieranie informacji. Pamiętacie pewnie jeszcze Cambridge Analytics związany z analizą danych i targetowaniem reklam perfekcyjnie przy wyborach prezydenckich? No to właśnie, no to właśnie e, podobne klimaty. Volunteer Foundry, hurtownia danych, która pomaga firmom gromadzić i analizować informacje. To jest ten drugi produkt. Obejmuje takie funkcjonalności jak Monocle, czyli oczko, czyli graficzny interfejs danych, oraz e, Machine Learning i Artificial Intelligence. Właśnie sztuczna inteligencja, pakiet statystyczny dla analityków danych. Tej platformy używają głównie podmioty z sektora prywatnego, co też tutaj jest pokazane przykłady: Global Energy Company, grupa Globo, jakiś Dusan i No i właśnie, i to jest właśnie ciekawostka tej, tej spółki. Dla przyjemności, dla nawet zabawy, tu jeszcze wykres, tu jeszcze wykres od, jest notowany od połowy, od października. Października, tam o okolicach 10 dolarów. W szczycie było ponad 40 dolarów za jedną sztukę. Ostatnie sesje miał mocno wzrostowe, więc tutaj też moje 500 zł niech idzie do pracy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało za kilka lat właśnie z Palantir Technologies. Jest to a w ogóle właśnie nazwa, skąd pochodzi Palantir. Już pewnie fani, władcy pierścieni mówią. Ukradziona nazwa Palantir to przecież ta kula, którą miał Saruman i mógł widzieć wiele, wiele rzeczy. To właśnie stąd nazwa jest Palantir. I żeby się po prostu chronić przed tym, to musimy za założyć Lernę Niewitkę albo Mifry, to by akurat była kolczuga. Ale nie, nic, nic nie ucieknie, bo, bo to jest potężna, potężna firma, <grymna> która ma niesamowitą technologię. W każdym razie, e, dawajcie znać, e, moi drodzy, co kupić w następnym tygodniu, co wy w tym tygodniu e, e, i tyle. E, kupuję głównie pod sentyment Palantir, e, ma sentyment mocno wzrostowy, jest bardzo dużo zaawansowanych i z, z, zaangażowanych różnych inwestorów. Nawet KT Wood w każdym swoim arku ma Palantir, ona tam jest, po, pod korek jest załadowana w Palantir Technologies. I sądzi, że ta, ta, spółka, ta spółka będzie wpływała nawet do 200 miliardów kapitalizacji w ciągu następnej akcji. Czyli 4x od tego momentu około właśnie 100 dolarów za jedną sztukę akcji. Tak mówi m.in. Katie Wood, bo jest załadowana w te akcje. Trzeba jeszcze tylko przypomnieć o tym, że nawet ostatnio kupili złoto. Kupili sobie na swój balance sheet za 50 milionów dolarów kupili sobie złoto. E, czyli, no, takie zabezpieczenie dodatkowe, ale to jest dosyć małe, małe pieniędzy i mają na przykład straty, tam minus 800 milionów, e, na przykład kwartalnie. E, no, ale właśnie mówią, że przygotowują się na czarnego łabędzie. Czarnego, czarnego, czarnego łabędzie za 50 milionów dolarów, no, ciężko będzie e, coś uratować, ale to jest zabezpieczenie, rozumiem. Taka ciekawostka Palantir. To, to wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, ja tutaj przeznaczam 131 um, y, tutaj, czy 131 dolarów tak jak poprzednie tutaj zakupy Amazona i Apple. I dawajcie znać, co kupić w następnym tygodniu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że na Itoro możecie sobie kupić cząstkę akcji. Ja mam tutaj 0,00004 0,04 Amazona 0,85 Amazona. Czyli nie trzeba kupować pełnej akcji, ale można mieć ekspozycję na te wspaniałe firmy, no właśnie na TOro. Linki są w opisie, zapraszam Was bardzo serdecznie do czytania i do sprawdzenia, co tam mamy dla Was przygotowanego. I e, jeszcze raz przypominam, 9-10 października, widzimy się na Weekendzie Kapitalizmu. Do zobaczenia, cześć! Okazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linków w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij!